Zaledwie 10% mieszkańców Suwałk wzięło udział w głosowaniu nad wyborem projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Na liście było 29 pomysłów, zaledwie 4 wybrano. Piąty przepadł, bo był za drogi. Pierwsze miejsce, czyli projekt, który zebrał najwięcej głosów, 2044 głosy, 40, 2044 głosy strefa sportu i zabaw i relaksu osiedla Hańcza. Stworzenie parku siłowni zewnętrznej, rozbudowa placów zabaw oraz budowa wielofunkcyjnego boiska m.in. do koszykówki. Miejsce pierwsze, wartość projektu 1,5 miliona złotych. Drugie miejsce to kolejny sukces mieszkańców tego samego osiedla. Inicjatywa zorganizowana w tej części Suwałk rodzinnego pikniku. Wydarzenie zostanie sfinansowane kwotą 20 tysięcy zł. Miejsce trzecie. Plenerowe kino na bulwarach z imprezami towarzyszącymi. 1201 głosów, wartość projektu 662 tysięcy złotych. Czwarte miejsce, projekt poukładać sobie Raka, 1177 głosów. Wartość projektu 101 800 złotych. Z 3 milionowego budżetu zostało niewykorzystane ponad 716 tysięcy złotych. Kolejny projekt na naszej liście to projekt Plac Zabaw nad Zalewem Arkadia o wartości 1,5 miliona złotych. W tym momencie nie wiemy jeszcze, jak dokładnie y, realizacja tego projektu będzie wyglądać. Odbędą się rozmowy z wnioskodawcami, tego, y, autorami tego projektu, i tutaj będą analizowane, czy ten projekt mo y, można częściowo zrealizować. Y, oczywiście tutaj wszystko, wszystko, y, wszystko y, y, będzie analizowane z autorami projektu. Również kwoty y, tych czterech zwycięskich projektów będą miały na to duży wpływ, y, bo też do końca nie wiemy, czy to będą równo półtora miliona, tak y, jak w przypadku tego zwycięskiego projektu, czy to będą kwoty y, mniejsze, większe. To wszystko zależy, tak? Tutaj myślę, że już właśnie Wydział Inwestycji będzie prowadzić te tematy dalej i wszystko na bieżąco analizować. Los pozostałych projektów zdaje się być przesądzony. Najwyżej oceniane miały ponad 900 wskazań, najniżej niespełna 130. Łączna wartość projektów umieszczonych na liście do głosowania przekroczyła 10 milionów złotych. W plebiscycie wzięło udział 6725 osób, ale część z nich oddało nieważne głosy. Wymogi organizatora pozwoliły na uznanie za prawidłowe niespełna 6,5 tysiąca głosów. Nie sposób nie dostrzec malejącego zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny suwalskiego budżetu obywatelskiego. W głosowaniu z 2022 roku udział w plebiscycie wzięło blisko 9 tysięcy głosujących. Od tego czasu z roku na rok jest ich coraz mniej. Podobną tendencję wyraźnie dało się zauważyć również podczas wyborów samorządowych. Może to świadczyć o pogłębiającym się kryzysie społeczeństwa obywatelskiego w suwałkach.